Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z troszkę historii odnośnie Ninja Kiwi i ich produkcji, czyli na streamie macie tutaj dostępne archiwum Ninja Kiwi, lecimy, pytacie mnie też często o Bloons, Tower Defense, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, lecimy, dzisiaj z jedynką spróbujemy przejść do maksymalnej rundy. Oczywiście wstępie minimum historii odnośnie tej gierki, czyli Bloons i jedynka zostały wydane w 2007 roku. Oczywiście Ninja Kiwi była to pierwsza gierka z serii właśnie Tower Defense w innym stylu, bo przy tym Ninja Kiwi troszkę inne gierki produkowało i była to gierka stricte przeglądarkowa. Więc to jest takiego jakby wstępu historycznego i na początku oczywiście 5 ostatnich subskrybentów. Dzięki wielkie, że przyłączyliście się, czyli Wiktor, The Ender, Iwona, Karol oraz Maciek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, no i oczywiście moja armia dzielna wspierających. Dzięki wielkie, że ciągle ze mną jesteście, mimo tych przerw, które ostatnio nie mam. Mam nadzieję, że to się już wreszcie odwróci, ale to wiadomo, to różnie mi aktualnie była, więc tym bardziej wielki dla was wszystkich dzięki. No i lecimy. Jak mówiłem, będziemy próbowali tutaj przejść do maksymalnej rundy. Będzie bardzo ciężko, nie wiem, która runda jest maksymalna, czy w ogóle jest tutaj jakiś limit rundy, ale tak o, w gierce mam dostępną tylko i wyłącznie Dart Małpkę, mam dostępną Tak Shootera, Ice Monkey, Bomb Tower oraz Super Małpkę. Ja już w tą grę grałem oczywiście na live, który się odbył jakiś tam dłuższy czas temu. Oczywiście przychodziliśmy sobie takie losowe gierki właśnie ze stajni Ninja Kiwi, z tych archiwalnych jakby tutaj, tych starych po prostu gier, więc sporo tu oczywiście ich poprzechodziliśmy, było bardzo zabawnie, no ale no widzicie sami, że no chcecie tego jeszcze więcej, to oczywiście jak najbardziej, ja wam to mogę zapewnić, nie ma problemu. I tam pamiętam, że na live udało nam się przejść do rundy 20 chyba maksymalnie. Więc zobaczymy, jak pójdzie nam to tym razem. Biję do rundy maksymalnej, więc będę oczywiście to przyspieszał. Oczywiście 100 pieniążków za przejście rundy to był standard już od pierwszej właśnie wersji Bloonsu. I w porównaniu do właśnie wersji 6, jaką my znamy, to w wersji pierwszej Bloonsu mieliśmy tylko i wyłącznie jeden upgrade, czyli tier 1 był tylko i wyłącznie dostępny. Wyższych tierów nie było, wyższe tiery dochodziły wraz z wyższą wersją Bloonsów. Nie wiem, w której wychodziły jakie, ale oczywiście pamiętamy, że w piątce był czwarty tier, w dwójce był chyba tylko drugi tier, później w trójce był chyba też drugi tier, jak mi się coś wydaje, w czwórce wszedł nam chyba trzeci tier. Tak coś mnie świta, ta słuchawka aktualnie w główce, ale mogę się mylić, ale jak chcecie, to oczywiście mogę z wami to przetestować. Z ważnych rzeczy oczywiście odnośnie jedyneczki jest taka, że w jedynce nie było jeszcze lidów oraz nie było kamo, więc te dwa rodzaje baloników są tutaj jakby wykluczone. Z tego co pamiętam, jedyneczka była tylko i wyłącznie do poziomu czarnych balonów oraz białych, z tym, że chyba tutaj nie jest tylko zapewne, czy działa na nich efekt, czyli na czarnego nie działały bomb shooter, bo tutaj akurat on jest, oraz na białego nie działał Ice Monkey, ale to sprawdzimy sobie podczas tej gierki, jeśli dożyjemy oczywiście do tego momentu. Czemu buduje się w ten sposób? Jak oczywiście wam wspominałem, nie ma tutaj leadów, nie ma tutaj camo, więc Dart Małpka jest chyba jedną z lepszych jednostek, no jest zdecydowanie jednostką najtańszą, kosztuje tylko 250, Tak Shooter kosztuje 400, ale niestety Tak Shooter ma tylko i wyłącznie speeda, nie ma większej ilości pocisków. Ma zasięg oraz ma ilość pocisków. Oczywiście możemy sobie takiego innego postawić gdzieś w tym miejscu później, ale to dopiero później, widzicie, nie mam pieniążków. Nie stać mi na to aktualnie, a jednak troszeczkę, no jest ciężko. Jest bardzo ciężko tą gierkę w ogóle przejść. Ja mówię, przegraliśmy przy tym na 20 rundzie. Ogólnie gierek ze stajni Ninja Kiwi są dosyć ciekawe. Jest dużo wbrew pozorom. Na live znaleźliśmy chyba dwie takie bardzo fajne gierki, które wam też oczywiście pokażę w późniejszych odcinkach. Jeśli będziecie mieli oczywiście ochotę, zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków właśnie takich historycznych ze starych jakby czasów tutaj, z gierki właśnie naszych tutaj baloników i tych wszystkich innych naszych bardzo ciekawych oczywiście gierek. Jestem bardzo ciekaw w ogóle, ile osób z was będzie zainteresowana i od razu wyzywam was na wyzwanie, na wykonanie challenge'a takiego samego jak ja, czyli spróbujcie przejść do rundy maksymalnej w Bloons Tower Defense 1. Gierka jest dostępna całkowicie za darmo na Steamie, ściągnięcie ją poprzez pobranie sobie gry, która nazywa się Archiw Ninja Kiwi.
czyli archiwum Ninja Kiwi. Tam wszystkie gierki, które tam są umieszczone, są darmowe całkowicie. Niepewne, czy tam piątka jest, bo tam piątki nie ma darmowej, jest na pewno czwórka darmowa i mnóstwo, mnóstwo innych gierek właśnie ze stajni Ninja Kiwi, więc tym bardziej Was oczywiście zachęcam, żebyście się sami zainteresowali tą gierką i zobaczyli, czy Wam akurat może ona przypadnie do gustu. Wiem, to dzisiaj są stare czasy odnośnie tych gierek, ale i tak się według mnie one są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj pamiętajmy, że oczywiście Dart Małpka bije kilka jednostek, chociaż chyba podstawowy tier bije tylko i wyłącznie jednego balona jednocześnie, ale na upgrade, który jest tutaj, bijemy już wtedy dwie jednostki, bo zwiększyła się nasz Pierce. Więc wtedy bijemy dwie jednostki, więc to jest najlepsze ułożenie. Nie można zmienić rączki oczywiście pod Darta. Dart zawsze leci z ręki prawej. Prawej? Tak, z prawej ręki zawsze leci, czyli z prawej strony będzie zawsze nam tutaj leciał, więc stąd darcik będzie leciał nam od tej strony, jak widzicie, więc to jest jedno z fajniejszych oczywiście ułożeń, czyli ustawiać tutaj na samym dole, później tutaj, no i myślę, że uda nam się to jakoś przejść bez stracenia życia, co oczywiście nie jest łatwe, bo wbrew pozorom to jest bardzo trudna gierka, że widzicie sami, że to chyba jest za czas, tak mi się wydaje. Teraz dojdą nam właśnie baloniki zielone, czyli trzy warstwy. Balony z trzema warstwami, więc tutaj już się pojawiają pierwsze problemy, więc to jest ten moment, w którym chyba chcemy już zainwestować sobie w tak shootera, czyli tak tower. Tutaj widzicie, co nazwy jeszcze inne, jest po prostu dart tower, nie dart małpka, tylko dart tower. Więc montujemy sobie tutaj w tym miejscu właśnie kilka razy tak shootery. Tak shooter bije zawsze każdy rodzaj, chyba że jest zamrożony. Zamrożona małpka oczywiście jest nie do zbicia. Straciliśmy już pierwsze życie. No jest ciężko, co widzicie sami. Zaczniemy też wciutko chyba już podbijać tutaj nasze małpki, żeby faktycznie zyskać tutaj jakby na tej sile całej naszej. Tak shooter by sobie tutaj fajnie oczywiście radził, ale no nie ukrywajmy, on aż taki mocny oczywiście nie jest. Więc tutaj trzeba mieć oczywiście na uwadze, że tych dart małpek potrzebujemy naprawdę bardzo dużo. Kolejne życie stracone. No powoli, 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 coraz bardziej jakby tutaj obrywamy od tego wszystkiego, więc no zobaczymy, co z tego wyniknie, czy w ogóle jestem w stanie dojść do wyższej rundy niż tej 20. Gierka jest na pewno bardzo ciężka, więc no podejrzewam, że wiele osób z Was teraz trzyma kciuki za mnie, mam tego przynajmniej wielką nadzieję, tak sobie właśnie to wyobrażam, żeby teraz trzymacie kciuki za mnie, żeby udało mi się to przejść, żeby jakoś to tam pokonać oczywiście. Ninja Kiwi, że jednak ta gierka niby taka stara, ale ciągle jeszcze jesteśmy w stanie ją przejść. Jak najbardziej. No, dla mnie to oczywiście takie wspomnienia, prawda? Mało grałem w jedynkę, nie ukrywam, bo się nie interesowałem tą gierką poprzednio, aż tak bardzo oczywiście, no ale jak tylko pokazało się archiwum, to oczywiście sobie pogrywałem kilka razy w to. Znowu stracimy życie, oczywiście, że tak, czyli kolejne jedno życie zostało przez nas stracone. Szkoda. Wielka, wielka szkoda, więc podbijamy to oczywiście ich cały czas, żeby zmaksymalizować oczywiście nasz cały damage, żeby jednak tutaj mieć jakąkolwiek szansę na wygraną, co jest ciężkie na pewno, to jest na pewno bardzo, bardzo ciężkie, no ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie, czy damy sobie tutaj jakoś tam radę, czy jednak tutaj będziemy mieli tutaj tylko i wyłącznie mieli problemy z przechodzeniem. Może fast shooting sobie tutaj damy jednak, bo to nam się może paradoksalnie troszkę przydać, więc sobie go tutaj szczelimy. No i powinno być troszkę stabilniej, jak mi się wydaje. Powinno być troszeczkę stabilniej, więc zobaczymy oczywiście, jak to nam wyjdzie. Tutaj on jest ustawiony, oczywiście bardzo fajnie, tutaj klepie bardzo dużo jednostek na raz. Tylko pamiętajmy też, on nie ma piersa chyba, z tego co pamiętam. Czyli tylko i wyłącznie jeden balonik jest w stanie jakby klepnąć. Czyli każdy z jego tutaj gwoździ bije tylko i wyłącznie jednego balonika, a nie więcej. Więc też to jest oczywiście ważne, żebyśmy o tym pamiętali. I no oczywiście będę minimalnie przyspieszał te odcinki, żeby oczywiście nie było, że tylko i wyłącznie pokazuję Wam zawsze ten sam etap, więc teraz robimy sobie skok do rundy przynajmniej 20 albo 25. Stwierdzam oczywiście, że idzie mi o wiele lepiej niż poprzednio. No, zdecydowanie lepiej. Nie sądziłem, że to będzie szło mi aż tak dobrze, jednak dart małpki. To są dart małpki, oczywiście bardzo mocna jednostka. Od ostatniego stracenia tutaj tych trzech żyć nic nie straciłem aktualnie. Cały czas dobudowuję tylko i wyłącznie dart małpki według zasady, żeby biły one po linii prostej jak najwięcej, prawda? Bo oczywiście jak nabiję im piersa troszkę mocniejszego, to oczywiście dobrze, jak to jest linia prosta i wtedy one jakby zyskują jak najwięcej swoim damage'u. Widzicie zresztą sami, jak to wygląda. Oczywiście najfajniej byłoby mi zbudować rzecz jasna, super
Super Małpki. Tylko że jak się pewnie domyślacie, to nie jest taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Super Małpki są bardzo drogie, 4000. 4000 kosztuje mi zbudowanie Super Małpki. Oczywiście, chcę ją zbudować, będę chciał na pewno ją postawić, bo nigdy jej jeszcze nie postawiłem. Tak, nigdy jeszcze Super Małpki nie postawiłem. Na live mi się tego nie udało zrobić, bo oczywiście było to za trudne. W ogóle nawet wtedy nie wiedziałem, jak grać, czym grać. Więc bardzo chciałbym postawić Super Małpkę, zobaczyć sobie jej siłę. Zobaczyć sobie, czy ona w ogóle ma jakikolwiek sens, jakie ma upgrade'y dostępne. Czy już tutaj był laser, czy było coś innego, podwójne ramiona? Chyba nie, ale myślę, że laser i zasięg oczywiście mógłby być. To są dwa podstawowe tiery. Tutaj oczywiście przy piątce laser i ten to jest podstawowy tier jakby. Więc jestem bardzo ciekaw, czy tak tutaj też będzie. I myślę, że to już to jest ten moment, w którym mogę zacząć zbierać pieniądze. Bo czuję się już w miarę pewnie. Naprawdę, czuję się już w tym momencie troszeczkę pewniej. Mniej więcej sobie tutaj radzę w tym momencie. Już sobie jakoś tam tym wszystkim, przed tym wszystkim się obronię, więc jest w miarę w porządku. Tylko nie wiem, czy akurat na 4000. Okej, mamy czarne balony. To jest, przydałby się teraz test bomb shootera od razu, czy jest on w stanie je przebić. Więc trzeba byłoby postawić... jednak chyba nie czuję się aż tak bardzo pewnie. Ale dobrze, postawimy sobie bomb shootera, zobaczymy, czy on sobie poradzi. Nawet go sprzedamy, zmarnujemy troszeczkę pieniążków, ale ciekawi mnie bardzo mocno. Dobra, bomb shooter, no, tak jak kojarzyłem z live'a, nie ma damage'a, żadnego nie ma damage'a, bo nie widzę sensu go budować w ogóle. Po co go tutaj byłoby budować? On nic nie robi, on dosłownie nic nie robi, zerowy wpływ on ma na gierkę, według mnie osobiście. Troszkę słabutko, że go postawiłem i już chyba nawet nie będę boostował. Czekam na czarne balony. Bardzo czekam, żeby poleciały nam czarne balony jako pierwsze oczywiście, żebym miał tu 100% pewność, że mogę je klepać. Nie ma tutaj też dostępnego bicia first, last, strong i tak dalej, więc tego tutaj niestety nie mamy, więc nie możemy tutaj ustawić ich. Okej, teraz wy? No właśnie, będę tylko widział, bo niestety nie leciało one jako pierwsze i te dart małpki zaczęły już to klepać. Szkoda troszeczkę szkoda. One by musiały polecieć jako pierwsze, dopiero wtedy ja mogę cokolwiek z nimi zrobić, prawda? Więc dopóki one nie będą leciały jako te pierwsze, to ja nic tutaj za bardzo nie zdziałam. Więc postawię tutaj kilka dart małpki i chyba te usunę, jak się wydaje. No dobra, usuniemy je. Troszeczkę stracę pieniążką na tym, ale no chcę bardzo sprawdzić sobie, jak one sobie będą radziły, prawda? Czy jak bomb shooter sobie poradzi i czy bomb shooter jest w stanie je rozbić. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Czy bomb shooter jest w stanie je rozbić? To jest dla mnie mega, mega istotne. Ej, ej. No właśnie. No nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Dobra, takie ustawienie myślę, że ono będzie w porządku. Czyli po liniach prostych, jak najbliżej oczywiście do małpek, niech to klepie. Dobra, czarne baloniki, okej. Czyli już w tym momencie była ochrona przed czarnymi balonami, więc bardzo fajnie, że to sobie przetestowaliśmy. Dajmy sobie jeszcze tutaj Ice Monkey w takim razie, bo oczywiście sprawdzimy Ice Monkey już na przykładzie. Oj, oj, życie poszło nam jedno. Oj, szkoda strasznie. Więc tutaj niestety straciliśmy teraz troszeczkę. Mega słabo. Dobra, Ice Monkey już mam tutaj dostępne, więc Ice Monkey będzie nam zawsze troszeczkę opóźniało nasze tutaj baloniki. I jak zauważyliście, albo nie zauważyliście, a może tego nie widać, ale ja to wiem bynajmniej, że zamrożonego balonika nie możemy bić. To jest dosyć ciekawe, że zamrożony balonik jest już nie do bicia, więc tutaj jakby ta ochrona przed tymi balonikami jest zrobiona, już była ona w tych wersjach. Dosyć ciekawa sprawa to jest akurat, że już w tym momencie to jest nie do bicia. Dobra, to wszystko jest zbustowane, tutaj nie mamy jeszcze tego zbudowanego, okej, w porządku. No i dobra, tutaj troszeczkę spowalniamy te jednostki, bo one leciały nam troszeczkę wolniej. Myślę, że to jest dobre wyjście, żeby troszeczkę jakby zmniejszyć ilość tych jednostek, które biją nas naraz w danym momencie, więc to jest spoko sprawa. Oczywiście doszlimy sobie tego chyba jeszcze więcej. Tak, jeszcze te postawimy w tym miejscu, kolejnego Ice Monkey. Też byłoby to spokojnie tutaj Ice Monkey postawić. Oczywiście możemy sprzedać 900, bo dałem tutaj większy zasięg, prawda? Więc później zawsze możemy sprzedać, żeby zbudować sobie super małpkę, więc
Na pewno pod to będziemy tutaj je trzymali. Na razie one będą nam tylko i wyłącznie jakby pomagać, żeby było mniej jednostek naraz tutaj dla nas dostępnych, żeby w takich mniejszych grupach one nam leciały, żeby były jakieś przerwy między nimi większe, żeby nasze darty dawały sobie radę z pokonaniem ich, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie jednak dawali radę z ich pokonaniem. Runda 35. Jestem mega ciekaw, czy to było do rundy 40, czyli do rundy przysłowiowego Moaba pierwszego, czy to będzie, czy jednak będziemy grali troszeczkę dłużej. To jest akurat ciekawe, jak to będzie wyglądało. Rany Julek, ale wy go tutaj blokujecie, widzicie to? Straszne, musimy jednego usunąć, bo no, za długo to zajmowało nam czasu, za długo czekaliśmy na klepnięcie go, prawda? Zdecydowanie za długo. To nie o to chodzi, to nie o to chodzi. No dobra, mamy już 1600 jakby uzbierane, mnóstwo dart małpek, oczywiście tego mamy też do sprzedaży, później czy mamy 2000, razem z nim mamy już 3000, więc potrzebujemy jeszcze de facto około 1000, chyba że już teraz w tym momencie przegraliśmy. Znowu życie nam poleciało w dół, sporo życie nam poleciało w dół, nie wiem, czy nie muszę chyba jednak zainwestować w te darty jeszcze mocniej. Albo wiecie co, gdybyśmy sprzedali... To jest taka ciekawa, gdybyście sprzedali darty jeszcze przy okazji. Dobra, okej, okay. Budujemy super małpkę, bo nie wiem ile ja przeżyję, więc kupujemy super małpkę. Sprzedajemy tyle, ile potrzebujemy do super małpki. Mamy 4100, budujemy super małpkę. Okej, okay, ustawimy ją gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, jak ona będzie z zasięgami później wyglądała, więc na razie oczywiście chcemy mieć zasięg jak najlepszy dla nas oczywiście. A może bym ustawił w tym miejscu, powiedzmy tutaj, żeby pomogły nam na początku i bliżej końca, prawda? Więc tutaj ona nam poleci i... No, halo. Dobrze, jest postawiona, super. I... No i co, teraz? Mam tylko jeden tier ma. I jeden upgrade, on się zasięgu, nic więcej nie ma. Czyli nie ma laserów ani nic innego. Szczelę oczywiście standardowe jak zwykła super małpka, więc to jest oczywiście fajne, że to jest jakby zachowane ta przejrzystość nasza. Zawsze bijemy pod first, więc bardzo fajnie, bo tych uciekinierów będziemy mogli tutaj bardzo łatwo teraz wyszczelać sobie. I potrzebujemy 2400 na upgrade zasięgowy. Zasięg domyślny jest 140 w porównaniu do darta bez upgrade na zasięg to jest 100. Z upgrade'em na zasięg jest... Halo? Jest tutaj taki? Jest. 125. Więc paradoksalnie super małpka ma prawie taki sam zasięg jak dart małpka z zasięgiem zupgrade'owanym. Więc to jest dosyć ciekawostka, że to jest tylko i wyłącznie taki upgrade. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak sobie sądzić, co sądzi na owy temat, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy ta dart małpka, czy ta super małpka, no nie jest warta swoich pieniędzy. Na razie mam wrażenie, że ona nie jest warta swoich pieniążków. Troszeczkę za mało ona jakby tutaj nam daje, za małego boosta nam daje ona, że jednak mogłaby ona dawać nam zdecydowanie więcej tutaj możliwości. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku jej upgrade'u. I runda 39. Budujemy upgrade. 2400 za upgrade'ik. Zobaczmy, co to nam daje w ogóle. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dobrze. 2400 zasięg 100 większy. 240 zasięgu. Warto. Warto chyba to będzie. Zobaczcie na ten zasięg. Paradoksalnie ona będzie biła nam teraz non-stop. Nie ma chyba teraz momentu, żeby ona nam mogła nie bić. Czy to jest małpka, która widzi całą mapę dla nas, prawda? Dla nas ona widzi całą mapę, więc bardzo fajnie. Więc ona powinna nas zapewnić... Przesadziłem, prawda? Przesadziłem. 40 runda. Stać nas na więcej. Sprawdźmy. No i wracamy, runda 40, znowu troszkę inne ułożenie, zobaczymy, czy tym razem dobijemy do wyższej rundy niż poprzednio, jestem bardzo tego ciekawy, naprawdę, no już troszkę tutaj czas oczywiście siedzę w gierce, to już moje jest trzecie podejście, bo poprzednio też mi się nie udało dojść powyżej tej rundy, teraz jest chyba już lepiej, w tym momencie już widzę, że już troszkę lepiej sobie radzimy, ustawiłem ich bardziej, żeby byli po dwie ścieżki, czyli ścieżkę lewą i prawą, żeby wiecie, jak najwięcej mieli tylko swojego zasięgu, teraz robimy jeszcze oczywiście zasięg na super małpce, bo wydaje mi się, że on bardzo dobry, bo będziemy wtedy już bili aż od samego początku, więc będzie notorycznie, że sobie małpka będzie nam pomagała w gierce i myślę, że no tym razem damy sobie jakoś te przybieranie radę, bo no bo przednio postaram słabo z tym, że muszę przyznać, że skopałem troszkę sprawę, postawiłem za mało dart małpek chyba,
i za bardzo jeszcze testowałem wtedy te bombshootery i te inne jednostki i temu też właśnie poszło mi troszeczkę to gorzej. Chociaż może faktycznie bym postawił tutaj te bombshootery, bo to mogłoby lepiej, bo jednak bym miał większy damage, bardziej masowy, a tu aktualnie lecą naprawdę one w bardzo dużych grupach. Może i tak. Wiecie co, postawiłem sobie w takim razie tak shootery tutaj, w tym miejscu. Tam dwa bym postawił koło siebie najchętniej, czyli jeden z fastem i z zasięgiem oczywiście. I drugiego też postawimy obok. Mam nadzieję, że sobie z tym damy radę. Oczywiście, jeśli teraz przegram, to już zostawię to. Nie będę miał do skutku, chociaż bardzo bym chciał naprawdę tutaj dojść daleko. Przecież nie wiem, czy ta jednostka ma sens. Naprawdę nie mam pojęcia, czy ta jednostka ma jakikolwiek większy sens, ale zobaczymy. Postawimy sobie tutaj, może tutaj jednak jakiś tam plusik, który nam da w tej całej zabawie i faktycznie dzięki niej wygramy tą gierkę. Może tak, może tak, może nie. Zobaczymy też to później. Na pewno nie będziemy budowali Ice Monkey, chyba że w tym miejscu. Też nie, bo to i tak będzie mroziło, a one biją to, widzicie, one to jeszcze biją, więc tak się one by mroziły nam nasze jednostki, więc to bez sensu. Ale możemy postawić sobie bomb shootera gdzieś tutaj, w tych okolicach, z zasięgiem, sięgnie góry, sięgnie, no dobra, boku nie sięgnie, ale tak powinno być to w miarę dobrze. Duży zasięg oczywiście, więc zobaczymy, jak to sobie to wyglądało. Mam nadzieję, teraz zrobić w porządeczku i faktycznie ten damage tego bomb shootera nam pomoże troszeczkę w tej całej wygranej. Mam tego wielką oczywiście nadzieję, więc stawiam oczywiście więcej Dart Małpek, bo Dart Małpki to chyba te jednostki, które są chyba najsilniejsze w tej gierce i myślę, że tym razem dojdziemy troszkę dalej do rundy, nie wiem, 60, 70. No mówię, to nie ma moabu, więc też nie wiem, jaka będzie jaka maksymalna będzie runda, bo nie ma tych moabów właśnie tutaj w tej gierce w ogóle, więc też jestem bardzo ciekaw, jaka runda będzie maksymalną tutaj, no bo właśnie. Co tutaj można się jeszcze pokazać? Już chyba nowych baloników nie będzie. Z tego, co się patrzyłem na liki, to chyba tutaj jest maksymalnie właśnie są takie baloniki. Więc myślę, że chyba innych tutaj nie znajdziemy. Zobaczymy zresztą. Zobaczymy, zobaczymy. Budujemy oczywiście masę oczywiście dartów. I miejmy nadzieję, że sobie to jakoś z tym wszystkim poradzi. Widzicie, buduję specjalnie jest to, żeby biło już na początku mapy też, ale żeby jednocześnie też pomagało nam przy końcu mapy, albo właśnie w kawałku robili takim środkowym, żeby jak najwięcej by miejsc było, żeby one by mogły bić, żeby faktycznie jak najwięcej razy one to mogły zaatakować. To jest bardzo ważne, żeby postawić tak te jednostki, żeby notorycznie one mogły tam coś brać udział w całej zabawie, żeby nie marnować się tylko i wyłącznie na jedną ścieżkę, tak jak byłem poprzednio zbudowałem tylko i wyłącznie po tej stronie. To było bez sensu, bo oczywiście marnowałem ich potencjał. Tutaj widziałem, postaję w tym miejscu, tylko i wyłącznie te dwie ścieżki końcowe biję. Może to ma sens w tym momencie, bo nie mam gdzie za bardzo tego już teraz postawić, ale na dłuższą metę oczywiście co później bez sensu. I teraz tutaj mamy tone and black and white. Czyli wiecie, ja mówię, że będzie teraz masa baloników czarnych oraz białych. Zobaczymy, jak to nam się uda. Dobra, stawiamy dalej chyba jak najwięcej jednostek, myślę. Tutaj przy tej krawędzi, bo tutaj one nam pomogą i na początku, i na końcu, więc to powinno być w miarę w porządku, a pieniążki przecież muszą pracować, nie można ich tutaj jakby magazynować, więc też to jest bardzo ważne. Gratulation! Runda 50 jest runda maksymalna z tego wynika. Zostaw koniecznie w tym momencie już łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i sam oczywiście zagraj sobie w Bloons 1 i oceń, co o nich sądzisz i czy chcesz kolejne wersje innej gierki o Ninja Kiwi. Na razie. Hej, hej. Pa!